Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 272 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu drugiego. Dlaczego narody się buntują? Czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają. I władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw jego pomazańcowi. Stargajmy ich więzy i odrzućmy od siebie ich pęta. Śmieje się ten, który mieszka w niebie. Pan się z nich naigrawa. A wtedy mówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich trwoży. Przecież ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie, tyś synem moim, ja ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w twoje posiadanie krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz. A teraz królowie zrozumcie, nauczcie się sędziowie ziemi. Służcie panu z bojaźnią i jego stopy z drżeniem całujcie. Bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w nim szukają ucieczki. W księdze Jeremiasza w rozdziałach 51 i 52 prorok kończy swoją wyrocznie przeciwko Babilonowi, zapowiadając jego całkowitą zagładę jako Boży Sąd za jego pychę i nieprawość. Babilon, symbol potęgi i zła, zostanie zniszczony przez nadciągające wojska, a lud Boży zostanie wyzwolony. Rozdział 52 opisuje historyczne wydarzenia upadku Jerozolimy, zburzenia świątyni i niewolę babilońską, podkreślając spełnienie Bożych zapowiedzi i kończąc księgę Jeremiasza relacją o tragicznych skutkach nieposłuszeństwa Izraela. Tak mówi Pan. Oto sprowadzę na Babilon i na mieszkańców Chaldei niszczący wiatr. Pośle do Babilonu tych, co przesiewają zboże i przesieją go i spustoszą ziemię, bo się zewsząd zwrócą przeciw niemu w dniu klęski. Niech żaden z łuczników nie napina swego łuku, ani niech się nie przechwala swoim pancerzem. Nie oszczędzajcie jego młodzieży, zniszczcie całe jego wojsko. Legną zabici w ziemi chaldejskiej, przebici na jej ulicach. Bo nie owdowiał ani Izrael, ani Juda po swoim Bogu, Panu zastępów. Kraj zaś ich pełen jest winy wobec świętego Izraela. Uciekajcie ze środka Babilonu. Każdy niech ratuje swe życie. Nie gińcie z powodu jego grzechu. Nastał bowiem czas odwetu u Pana. On daje mu zapłatę za to, co uczynił. Babilon był w ręku pana złotym kielichem upajającym całą ziemię. Jego wino piły wszystkie narody, dlatego wszał wpadły. Niespodziewanie upadł i załamał się Babilon. Podnieście nad nim lament, przynieście balsam na jego ranę, może odzyska zdrowie. Staraliśmy się Babilon uzdrowić, lecz się nie dał wyleczyć. Porzućmy go, niech każdy idzie do swej ziemi. Albowiem sąd nad nim dosięga nieba i aż pod obłoki się wznosi. Ukazał Pan naszą sprawiedliwość. Chodźmy, głośmy na Syjonie dzieło Pana, Boga naszego. Ostrzcie strzały, przygotowujcie tarcze. Pan budzi ducha króla Medii, bo jego zamiarem zniszczenie Babilonu. Jest to pomsta Pana, pomsta za jego świątynię. Podnieście znak przeciw murom Babilonu, wzmocnijcie straże, postawcie posterunki, przygotujcie zasadzki. Jak bowiem postanowił pan, tak wprowadza w czyn to, co ogłosił przeciw mieszkańcom Babilonu. Ty, co mieszkasz nad wielkimi wodami, wielkie skarby posiadasz. Nadszedł twój kres, dopełniła się twa miara. Pan zastępów przysiągł na swe imię. Nieuchronnie napełnię Ciebie ludźmi jak szarańczą i podniosą nad Tobą okrzyk wojenny. On mocą swą uczynił ziemię, umocnił świat swą mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebo. Na dźwięk Jego głosu huczą wody w niebie. On sprawia, że się chmury podnoszą z krańców ziemi. On czyni błyskawice zapowiedź deszczu i wysyła wiatr ze swoich zbiorników. Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez wiedzy. Wstydzić się musi każdy złotnik z powodu Bożka, bo jego posągi są kłamstwem i nie ma w nich życiodajnego tchnienia. Są one nicością, tworem śmiesznym. Zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi. Nie takie jest dziedzictwo Jakuba. Wszechświat bowiem on ukształtował. Izrael zaś jest szczepem jego dziedzictwa pan zastępów jego imię byłeś dla mnie młotem narzędziem wojny miażdżyłem tobą narody burzyłem tobą królestwa miażdżyłem tobą konia i jeźdźca miażdżyłem tobą wóz i jego woźnicę miażdżyłem tobą męża i kobietę miażdżyłem tobą starca i dziecko miażdżyłem tobą młodzieńca i dziewice Miażdżyłem tobą pasterza i jego trzodę, miażdżyłem tobą rolnika i jego zaprzęg, miażdżyłem tobą rządców i kierowników. Odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystko zło wyrządzone Syjonowi na waszych oczach, wyrocznia pana. Oto ja przeciw tobie, góro zagłady, wyrocznia pana, która wyniszczyłaś całą ziemię, wyciągnę na ciebie rękę, i zepchnę cię ze skały, czyniąc cię górą płonącą. Nie będą brać z ciebie kamienia węgielnego ani kamienia pod fundament, ale będziesz opuszczona na wieki, wyrocznia pana. Wznieście znaki w kraju, dmijcie w trąby wśród narodów. Do świętej wojny z nim przygotujcie narody, zwołajcie przeciw niemu królestwo Ararat, Minni i Aszkenaz. Ustanówcie przeciw niemu dowódcę, każcie sprowadzić konie, jak najeżoną szarańczę. Do świętej wojny przeciw niemu przygotujcie narody, króla medii, jego przywódców i wszystkich jego urzędników, całą ziemię nad którą panuje. Drży ziemia i dygoce, bo się wypełniły plany pana na Babilonie, by obrócić ziemię babilońską w niezamieszkane pustkowie. Bohaterowie babilońscy odstąpili od walki. Przebywają w warownych twierdzach. Wyczerpała się ich siła. Stali się jak kobiety. Budynki jego uległy spaleniu, wyłamane zostały jego zasuwy. Goniec zabiega drogę gońcowi, a posłaniec posłańcowi, by zawiadomić króla Babilonu, że zdobyte ze wszystkich stron jest jego miasto, że zajęte są brody, umocnienia spalone, a wszyscy wojownicy porażeni strachem. Tak bowiem mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Cura Babilonu jest jak klepisko, kiedy je ubijają. Już niedługo przyjdzie na nią czas żniwa. Pożarł mnie i wyniszczył na Buchodonozor król Babiloński, następnie porzucił jak puste naczynie. Niby smok mnie pochłonął, wypełnił swe wnętrzności tym, co dawało mi rozkosz. Wypędził mnie. Mój ucisk i moja nędza na Babilon powie mieszkanka Syjonu. Krew moja na mieszkańców Chaldei powie Jerozolima. Dlatego tak mówi Pan: oto ja będę bronił Twojej sprawy, dopełnię Twojej pomsty, każę wyschnąć jego morzu, a źródło jego zaniknąć. Babilon stanie się polem gruzów, siedliskiem szakali. Przedmiotem zgrozy i drwin pozbawionym mieszkańców. Ryczą oni jak lwy w gromadzie, pomrukują niby młode lwiątka. Gdy się rozpalą, przygotuję im ucztę, upoję ich tak, że będą oszołomieni. Zasną wiecznym snem, by się już nie przebudzić wyrocznia Pana. Poprowadzę ich na rzeź, jak jagnięta, jak barany wraz z kozłami. Jak została zdobyta Szeszak i wzięta chluba całej ziemi? Jak się stał przedmiotem zgrozy Babilon wśród narodów? Wezbrało na Babilon morze, pokryła go nawałnica bałwanów. Jego miasta stały się pustynią, ziemią bezwodną i stepem, gdzie nikt nie mieszka. Nie przechodzi tamtędy żaden człowiek. Ukaże Bela w Babilonie, wyrwę mu z paszczy cokolwiek pochłonął. Narody nie będą napływać doń więcej. Mur Babilonu musi upaść. Wyjdź mój narodzie spośród niego. Każdy niech ratuje swe życie przed żarem gniewu Pana. Nie upadajcie na duchu ani się lękajcie wieści roznoszonej po kraju. Jednego roku obiega ta wieść, po niej następnego roku wieść druga. Tymczasem w kraju gwałt panuje. Władca zwraca się przeciw władcy. Dlatego oto nadchodzą dni, kiedy ukaże Bożki Babilonu. Cały jego kraj okryje hańba, a wszyscy jego zabici będą leżeli pośrodku niego. Wykrzyknął radośnie nad Babilonem niebo i ziemia i wszystko co jest w nich. Z północy bowiem ciągnął przeciw niemu niszczyciele. Wyrocznia Pana Również Babilon musi upaść za poległych Izraela, tak jak padli za Babilon polegli z całego kraju. W drogę, którzy ocaleliście od miecza, nie zatrzymujcie się. Choć oddaleni, wspominajcie Pana, a Jerozolima niech będzie w Waszej pamięci. Zawstydzeni jesteśmy, bo usłyszeliśmy zniewagę. Hańba okryła nasze oblicza, bo weszli obcy do świętych przybytków Domu Pańskiego. Dlatego oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy ukaże Jego bożki, a w całym kraju będą jęczeć ranni. Bo choćby nawet aż pod niebo wynosił się Babilon, i choćby niedostępną uczynił butną swą potęgę, mimo to wyjdą ode mnie jego pustoszyciele, wyrocznia Pana. Słuchaj, krzyk się rozlega z Babilonu i wielkie nieszczęście z ziemi chaldejskiej. Bo Pan pustoszy Babilon. Sprawia, że milknie w nim głośne wołanie. Huczą ich fale jak wielkie wody, rozlega się łoskot ich głosu, albowiem niszczyciel ciągnie na Babilon, jego bohaterowie zostaną pojmani, połamane ich łuki. Tak, Pan jest bogiem odpłaty, odpłaca niezawodnie. Upoje ich przywódców i mędrców, jego rządców, urzędników i bohaterów. Zapadną w wieczny sen, tak że się nie zbudzą wyrocznia króla, na imię mu Pan Zastępów. Tak mówi Pan Zastępów. Potężny mur Babilonu zwali się doszczętnie. Wysokie jego bramy spłoną w ogniu. Na próżno więc trudzą się narody, dla ognia wysilają się ludy. Sprawa, jaką zlecił prorok Jeremiasz Serajaszowi synowi Nerjasza, synowi Machsejasza, gdy ten udawał się z królem judzkim Sedecjaszem do Babilonu w czwartym roku jego panowania. Serajasz był głównym kwatermistrzem. Opisał zaś Jeremiasz w jednej księdze całe nieszczęście, jakie miało przyjść na Babilon, mianowicie wszystkie przepowiednie spisane przeciw Babilonowi. Jeremiasz powiedział do Serajasza, gdy przybędziesz do Babilonu, postaraj się przeczytać publicznie wszystkie te słowa. Powiesz zaś, panie, ty zapowiedziałeś o tym miejscu, że je zniszczysz, tak, że zostanie opustoszałe, bez ludzi i bez bydła. Pozostanie pustkowiem na wieki. Gdy skończysz czytać tę księgę, przymocujesz do niej kamień i wrzucisz ją do Eufratu, mówiąc: Tak niech utonie Babilon, by już się nie podniósł z nieszczęścia, jakie na niego ześlę. Dotąd słowa Jeremiasza. W chwili objęcia rządów sedecjasz miał 21 lat i panował 11 lat w Jerozolimie. Matce jego, córce Jeremiasza z Libny, było na imię Hamutal. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, zupełnie jak czynił Jojakim. Dlatego też gniew Pana był nad Jerozolimą i Judą do tego stopnia, iż odrzucił on ich od swego oblicza, a sedecjasz zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu. W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia, przybył król babiloński, Nabuchodonozor, wraz z całym swym wojskiem przeciw Jerozolimie i oblegał ją, budując dokoła niej wały oblężnicze. Miasto było oblężone aż do jedenastego roku panowania króla Sedecjasza. W czwartym zaś miesiącu dziewiątego dnia, kiedy głód srożył się w mieście i nie było już chleba dla ludności kraju, uczyniono wyłom w murze miasta. Wszyscy wojownicy uciekli z miasta nocą przez bramę między podwójnym murem powyżej ogrodów królewskich. Chaldejczycy zaś znajdowali się dokoła miasta. Wyszli więc drogą prowadzącą ku Arabie. Wojsko chaldejskie ścigało króla i dopędziło Sedecjasza na stepie Jerycha. całe zaś jego wojsko opuściło go i poszło w rozsypkę. Pochwycili więc króla i zaprowadzili go do Ribla w kraju Hamat, do króla babilońskiego, który wydał na niego wyrok. Król babiloński kazał zabić synów Sedecjasza na jego oczach, także wszystkich przywódców judzkich kazał zabić w Ribla. Następnie kazał wyłupić oczy Sedecjaszowi i zakuć go w podwójne kajdany z brązu. Potem uprowadził go król babiloński do Babilonu i wtrącił do więzienia aż do dnia jego śmierci. W piątym zaś miesiącu, dnia dziesiątego miesiąca, był to dziewiętnasty rok panowania króla babilońskiego Nabuchodonozora wkroczył do Jerozolimy Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, sprawujący służbę przy królu. Spalił świątynię Pańską i Pałac Królewski oraz wszystkie domy Jerozolimy. Każdy wielki dom spalił. Całe zaś wojsko chaldejskie, które było z dowódcą Straży Przybocznej, zburzyło cały mur dookoła Jerozolimy. Część ubogiej ludności, resztę ludu pozostałego w mieście, zbiegów, którzy przeszli do króla babilońskiego oraz pozostałych rzemieślników, dowódca Straży Przybocznej Nebuzaradan, uprowadził na wygnanie. Spośród ubogiej ludności kraju, dowódca straży przybocznej Nebuzaradan pozostawił niektórych do uprawy winnic i roli. Chaldejczycy połamali kolumny z brązu, które były w świątyni pańskiej, podstawy i morze z brązu w świątyni pańskiej, a cały brąz z nich wywieźli do Babilonu. Wzięli także kotły, łopatki, nożyce do oczyszczania lamp. Kropielnice, czasze oraz wszystkie przedmioty z brązu używane przy sprawowaniu kultu. Dowódca straży przybocznej zabrał także czarki, popielnice, kropielnice, kotły, świeczniki, czasze i kubki, złote i srebrne. A brązu z dwóch kolumn jednego morza, dwunastu brązowych wołów pod morzem i podstaw, które sprawił dla świątyni pańskiej król Salomon z tych wszystkich przedmiotów niepodobna było zważyć. Kolumny miały osiemnaście łokci wysokości każda, a sznur dwunastołokciowy ją opasywał. Gruba na cztery palce w środku była pusta. Na niej była głowica brązowa, wysokość zaś jednej głowicy wynosiła pięć łokci, a siatka i jabłka granatu były rozmieszczone dokoła głowicy, wszystko z brązu. Podobnie było przy drugiej kolumnie. Osiem jabłek granatu na jeden łokieć, łokci zaś dwanaście. Było więc dziewięćdziesiąt sześć jabłek granatu zwisających w powietrzu. Razem mieściło się dokoła na siatce sto jabłek granatu. Dowódca Straży Przybocznej schwytał najwyższego kapłana Serajasza, kapłana zastępcę Sefaniasza oraz trzech stróżów progu. Z miasta zaś schwytał jednego dworzanina, który był dowódcą wojskowym, siedmiu ludzi spośród najbliższego otoczenia króla, których znaleziono w mieście. Pisarza dowódcy wojskowego sporządzającego spis ludności kraju oraz sześćdziesięciu spośród prostej ludności kraju przebywających w obrębie miasta. Nebuzaradan, dowódca Straży Przybocznej, schwytał ich i zaprowadził do króla babilońskiego do Ribla. Król babiloński kazał ich stracić i zabito ich w Ribla w kraju Hamad. Wówczas uprowadzono Judę na wygnanie daleko od własnego kraju. Ludności zaś, którą nakazał Nabuchodonozor uprowadzić na wygnanie, było w siódmym roku 3023 mieszkańców Judy. W 18. roku panowania Nabuchodonozora 832 osoby z Jerozolimy. W roku 23. panowania Nabuchodonozora dowódca straży przybocznej Nebuzaradan uprowadził na wygnanie spośród mieszkańców Judy 745 osób. Razem więc było 4600 osób. W 37 roku po uprowadzeniu na wygnanie Jojakina, króla judzkiego, 25 dnia miesiąca 12, Ewil Merodak, król babiloński, w roku objęcia rządów ułaskawił Jojakina, króla judzkiego i kazał go wyprowadzić z więzienia. Rozmawiał z nim łaskawie i wyniósł jego tron ponad tron królów, którzy przebywali z nim w Babilonie. Zdjął więc Jojakin swoje szaty więzienne i jadał zawsze u króla przez wszystkie dni swego życia. Król Babiloński zapewnił mu stałe utrzymanie dzień po dniu przez cały czas jego życia aż do śmierci. W Ewangelii według świętego Marka, rozdział 4, wersety od 26 do 41, Jezus kontynuuje nauczanie o Królestwie Bożym, przyrównując je do ziarna. Które rośnie samotnie, i do ziarna gorczycy, które z małego nasienia wyrasta na wielkie drzewo. Przypowieści te ukazują tajemniczy i dynamiczny rozwój Królestwa Bożego, niezależny od ludzkiego działania. W drugiej części tego fragmentu Jezus uspokaja burzę na jeziorze, objawiając swoją boską moc nad przyrodą. Reakcja uczniów, pełna zdumienia i lęku, Podkreśla ich rosnące zrozumienie, kim tak naprawdę jest Jezus. Mówił dalej. Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie. Sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos. A potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich. Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się!. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.